Krystian Krycha-Wilczak to zawodnik, który od czasu feralnej dyskwalifikacji za kopnięcie w krocze Amadeusza Ferrariego przy okazji turnieju na Gali Fame 20 ma bardzo napięte relacje nie tylko z samym władcą piekieł, ale jego ojcem, który miał mu wówczas ubliżać i grozić. Podszedłem z całym szacunkiem i do niego, i do jego trenera, i do jego ojca, a teraz to chuj wszystkich na nich kładę, bo są pizdy kurwa i nie chcieli się bić. Ja zawsze szacunek miałem i do niego, i do jego ojca, oni mi zaczęli ubliżać. A jakie słowa padły z ust ojca Amadeusza Ferrariego w twoim stronie? Przy okazji minionej gali Fame 22 dowiedzieliśmy się, że kość niezgody nie została zakopana i panowie nadal nie darzą się zbyt dużą sympatią. Znajdujący się na wydarzeniu w charakterze gościa Krycha podszedł bowiem z kamerą do salki, na której Amadeusz rozgrzewał się przed swoją walką i został stamtąd błyskawicznie i agresywnie przegoniony właśie przez roślika seniora. No odejdź stąd, nie rozumiesz co się mówi do ciebie? Nie przeszkadzam nikomu, się patrzę. Odejdź, nie patrz się nawet. Widzicie, jak stary dziad dymi? A się rzuca? Wiagry się może nażar. Na bank, Amadeusz lubi wziąć wiagrę przed walkami. Na bank staremu też dał. Kilka dni temu informowaliśmy o zatrzymaniu i postawieniu zarzutów wobec profesjonalnego zawodnika mieszanych sztuk walki i mającego na swoim koncie debiut we frikach, a dokładniej w szeregach Federacji Prime, Danielu R. Kilka dni po zajściu na social mediach zawodnika pojawiło się oświadczenie, napisane najprawdopodobniej przez jego bliskich lub adwokata, z treści którego wynikało, że Danielowi postawiono zarzuty, które były dla niego kompletnie niezrozumiałe, a ponadto nie były poparte żadnymi dowodami, jednak nie zdecydowano się wówczas przytoczyć ich treści. W poniedziałek do sieci wyciekły jednak konkrety i wygląda na to, że zawodnik KSW może być w bardzo dużych tarapatach. Okazuje się bowiem, że Daniel R. jest jednym z podejrzanych o udział w rozboju. Z informacji opublikowanych przez Śląski Oddział Policji wynika, iż 12 sierpnia grupa czterech mężczyzn miała spotkać się z nieokreślonym bliżej mężczyzną będącym ofiarą w tej sprawie, a następnie przy pomocy gruźb, nożem oraz przedmiotem przypominającym broń palną zmusić go do wykonania na wskazane przez nich konto przelewu o wartości opiewającej na 1 000 000 zł. Zawodnik jest jednym z podejrzanych o udział w tym zajściu, a jeśli prokuraturze uda się udowodnić jego winę, to będzie mu grozić nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Nie milkną echa piątkowego materiału Sylwestra Wardęgi i kwestii opisywanych w nim nie tylko wątpliwych pod kątem prawnych przewinień, ale jego fałszywości wobec poszczególnych osób z branży. Jedną z postaci, które poczuły się najbardziej dotknięte zachowaniem barona, jest Piotr Szeliga, który w obliczu nagrania, na którym Boxdel w trakcie bezpośredniej rozmowy na wyłączonym mikrofonie wulgarnie wypowiada się na temat jego kobiety, postanowił zrezygnować z walki na Narodowym i na ostatnią chwilę wycofał się z udziału w gali. Dzień po wydarzeniu Piotrek odpowiedział na swoich instagramowych relacjach na kilka pytań, a jedno z nich dotyczyło kwestii kontaktu właśnie z Boxdelem. Shelly przyznał, że panowie przeprowadzili ze sobą szczerą rozmowę, w której Boxdel wytłumaczył w pewnym stopniu powody swojego zachowania, co złagodziło nieco ich relacje, jednak Piotr zaznaczył, że i tak nie ma możliwości, by podał on aktualnie włodarzowi Federacji dłoń, a także iż w przypadku bezpośredniej konfrontacji mogłoby być grubo. Poniekąd jakby między wierszami wytłumaczył mi tą sytuację, ale są rzeczy, których się nie da wytłumaczyć. Na ten moment bym mu ręki nie podał, wręcz wykorzystałbym to słynne powiedzenie: góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze. W kolejnej storce były hokeista podkreślił, że reszta przedstawicieli federacji zachowała się wobec niego naprawdę dobrze. Okazali mu zrozumienie i podeszli do całej sprawy z ludzkim, a nie biznesowym podejściem. Zachowali się jak prawdziwi rasowi dżentelmeni. Naprawdę, jeżeli wszystko będzie tak, jak powiedzieli i w ogóle, to naprawdę szapoba, ale wydaje mi się, że oni popatrzyli tak stricte po ludzku na to wszystko, tak? Tak jakby oni się znaleźli w tej sytuacji i jakby się czuli i w ogóle co by się działo, co by myśleli, więc... Co więcej, wygląda na to, iż mimo że Shelly wycofał się z turnieju, to otrzyma on od organizacji swoją podstawową część wynagrodzenia. Takie informacje przekazał na podcaście Zgrzyt Gimper, który rozmawiał na ten temat z Rafałem Pasternakiem. Jak zadzwonił Piotrek, to oni byli tak zażenowani, było im tak źle też z tym, co zobaczyli, że powiedzieli Piotrkowi: nie ma problemu, ziom. W sensie umowa nie ma znaczenia, nic nie ma znaczenia. Możesz nie zawalczyć i tak zapłacimy ci całą garę, którą miałeś dostać, nie? Więc... Wygląda na to, że w nieco innej sytuacji pod kątem finansowym znalazł się nieoczekiwany triumfator turnieju w klatce rzymskiej Tazji. Mataczyński na papierze wzbogacił się aż o 1 000 000 zł, jednak jak się okazuje spora część, bo aż 20% tych środków wyląduje na koncie Federacji Prime, która postawiła przed nim taki wymóg w momencie udzielania pozwolenia na wypożyczenie. O tej sytuacji Kamil poinformował na live'ie u Nitro Zyniaka i dość ostro wypowiedział się na temat postawy Federacji. Dzielę się, mnie wypożyczam, jak nie dam procentu. A to już
Cyństwo jest. Bardzo grube cyństwo. To właśnie 20% kurwa z tego będę. Ile? 20%, tak kurwa. Nieco później Tazi wypowiedział się na ten temat raz jeszcze i zmienił nieco swoją narrację wobec Prime'u, podkreślając, że jego słowa nie zabrzmiały zbyt dobrze i docenia, iż dostał od organizacji pozwolenie na walkę w turnieju. Jednak szczerze boli go to, iż musi zrzec się na jej rzecz aż 200 tysięcy złotych. Też nie miało tak brzmieć, że się zachowali. Po prostu no boli mnie to, że biorą 200 tysięcy złotych z mojej wypłaty. No mnie nawet boli, jak idę do lekarza i mam zapłacić 200 zł. Dla mnie to już jest zdzierstwo, że no płacić za 5 minut u lekarza 200 zł. A co dopiero komuś płacić 200 tysięcy. No ale jednak dzięki nim walczyłem na fejmie i to też nie miało tak, nie miało mieć takiego wydźwięku, że to jakby im się nie należy. No bo należy im się za to, że dzięki Prime'owi walczyłem na fejmie, aczkolwiek no nie ukrywam, że mnie to boli, bo kogo by to nie bolało. No. W poprzednich odcinkach informowaliśmy o deklaracji i następnie już konkretnych ruchach Denisa Załęckiego w kwestii założenia przez niego konta na OnlyFansie. Bad Boy dotrzymał słowa po tym, jak widzowie wbili pod jego instagramowym zdjęciem odpowiednią liczbę polubień, przedstawił widzom rodzaj kontentu, który będzie się na nim pojawiał i zachęcił do odwiedzania platformy. W poniedziałek na Instagramie Torunianina pojawiło się jednak kilka mówionych relacji, na których Denis zapowiedział, że konto zostanie wkrótce usunięte, a cała akcja była jedynie efektem przegranego przez niego zakładu. Załęcki podkreślił, że tego typu działalność nie jest w jego stylu, jednak jest osobą honorową i w obliczu przegranego zakładu był zmuszony wywiązać się z tego zadania. Zakład przegrałem, z zakładu się wywiązałem. Jak już wiecie, jestem osobą honorową, która przeważnie to, co mówi, to przeważnie robi. Także nie chcę oszukiwać, chcę, żebyście czerpali jakiś ze mnie autorytet. Nie będę siebie pokazywał w internecie, no bo no to taki nie jestem. Dodał również, że wszystkie środki, które do tej pory zarobił na swoim koncie, przekaże na cele charytatywne. Przy okazji były rywal m.in. Wielkiego Bułczy czy Daniela Omielańczuka zapowiedział, że rusza niedługo ze swoimi streamami na Kiku, na którym widzowie będą mieli okazję poznać go trochę lepiej i zobaczyć, jak naprawdę wygląda jego życie. W kolejnej relacji Denis zmienił jednak nieco narrację i zapowiedział, że mimo iż on sam na pewno nie będzie prezentował się na swoim OnlyFansie, to jeśli widzowie chcą, to może on nie usuwać jeszcze konta i prezentować na nim zdjęcia influencerek, które miały się do niego w ostatnim czasie rzekomo masowo odzywać i wyrażać chęć współpracy. Więc słuchajcie, jeśli tak bardzo chcecie, żebym miał tego UEFA, bo widzę, że piszecie, to ja wam jedynie mogę zapewnić content z influencerkami, bo dużo do mnie się odezwało, żeby chciało. Także u mnie na profilu możecie zobaczyć influencerki fajne, sektowne i tak dalej. Załęcki odniósł się na relacjach również stricte do swojej sportowej przyszłości. Zapowiedział, że już wkrótce wejdzie on do klatki, jednak nie chciał zdradzić, kto będzie jego rywalem. Standardowo dla siebie zaznaczył również, że jest w trakcie bardzo mocnych przygotowań, nieporównywalnie lepszych od tych, w których brał udział przy okazji poprzednich walk, w związku z czym zapowiedział lepszą formę niż w walce z Michałem Pasternakiem. Co ciekawe, jeszcze tego samego dnia w temacie konta Denisa na niebieskiej platformie wypowiedział się na swoim live'ie Sylwester Wardenga, którego doniesienia rzucają na sprawę zupełnie nowe światło. Sylwek wyznał, że jeszcze w lutym tego roku otrzymał on telefoniczną propozycję od Amadeusza Ferrariego, który chciałby współtworzyli oni razem OnlyFansową agencję. Ze słów Amadeusza wynikało, że do projektu w roli aktorki miała dołączyć m.in. Fagata, a Sylwester po czasie uznaje tę propozycję jako swego rodzaju prowokację, służącą ze skaniu na niego tak zwanych brudów, jako że swego czasu zapowiedział on, iż nie chce już współpracować z Funk. Po jakimś czasie podobna propozycja miała paść w stronę Sylwka z ust Boxdela, w związku z czym druid docenił, iż on z Denisa ma być ich wspólnym projektem wraz z resztą ekipy bandy, nawiązującym właśnie do wspomnianej agencji. Właśnie z tego powodu w opinii Sylwestra Amadeusz zaangażował się w swoich medialnych wypowiedziach w bronienie dobrego imienia Barona. Tym samym Sylwek nie bezpośrednio, ale zanegował narrację Załęckiego, jakoby konto na OFie było jedynie efektem przegranego zakładu, co brzmi bardzo prawdopodobnie, szczególnie w obliczu tego, iż na przytaczanych przez nas przed chwilą relacjach Bad Boy informuje, że może nie usuwać konta i prezentować na nim zdjęcia influencerek. Ja uważam, że teraz oni, Ferrari tak broni Boxdela, bo oni no, chcą ten biznes razem stworzyć. Zobaczcie, że jeszcze Denis tam jest i Zony. Denis sam już założył OnlyFansa, żeby zrobić takie zmiękczenie, niby dzisiaj zamknął, no bo warunki są niesprzyjające, nie? I by finalnie wyszedł on na najgorszego na tym całym biznesie. Co więcej, teorię, iż Denis nie założył konta na niebieskiej platformie jedynie z powodu zakładu, może potwierdzać również fakt, że zdecydował się w pierwszych dniach jego działalności opublikować tam dwa dość pikantne zdjęcia. Na obu z nich znajduje się on w samej bieliźnie, a
Ponadto na jednym jego członek zdaje się być w stanie wzwodu, na drugim prześwituje on przez majtki. Wracając jeszcze do live'a Wardęgi, to kontynuując wątek działalności Boxdela i Ferrariego, Druid wspomniał również, że panowie planowali wystartować z własną federacją, co niejako potwierdza niedawne doniesienia Kuby Wontora przytaczane przez nas na kanale. W dalszej części transmisji Sylwek dodał, iż z jego informacji wynika, że nowa organizacja miała opierać się na bardzo wysokiej skali dymów i patologii, a celem takiego charakteru projektu miało być, mówiąc kolokwialnie, wykoszenie z rynku Federacji Cloud, której działalność również opiera się na dużych kontrowersjach. Natomiast wiem, że ta nowa federacja podobno miała totalnie, tam miały być takie już kosmiczne jakieś dymy i tak dalej, że to miało niby być wycelowane, żeby po prostu Cloud gdzieś tam zepchnąć, nie? Słowa z poniedziałkowej transmisji to nie jedyny wątek dotyczący Denisa, który Sylwek zdecydował się poruszyć w ostatnich dniach. Druid poświęcił Bad Boyowi również kilka minut swojego poprzedniego streama, który odbył się w sobotę. Wardęga pokazał widzom niepublikowany wcześniej fragment swojego filmu, na którym bardzo kąśliwie neguje umiejętności logicznego myślenia w wykonaniu Torunianina lub sugeruje, iż nie ma on do siebie żadnego szacunku. Sylwek zasugerował bowiem, że znienawidzony przez Załęckiego Nathan Marson jest tak naprawdę produktem Boxdela, który tworzył z nim w tamtym czasie kanał Freaky, dawał mu tam przestrzeń do zdobywania swojej popularności poprzez ciągłe atakowanie Denisa. Ponadto sam Baron miał się powszechnie chwalić tym, że wymyśla dla Marconia scenariusz jego dalszej działalności, w związku z czym co najmniej zastanawiające jest, iż Bad Boy normalnie się z nim zadaje, a co więcej współpracuje biznesowo. Jak była ta twoja walka z Nathanem, no to Boxdel wtedy właśnie wymyślał różne skecze dla Nathana. Więc jest wysoce prawdopodobne, że te wszystkie wyzwiska, albo część z nich, wymyśla właśnie Boxdel ze swoją ekipą dla Nathana. Więc jeżeli tego nie skojarzyłeś, no to jesteś durniem. Ale być może nie jesteś. Być może nie masz szacunku do siebie. Czyli skojarzyłeś to, że oni działali razem, a mimo wszystko masz to gdzieś i teraz piąteczkę sobie zbijasz z bąbelkiem. Nawiązując jeszcze do kwestii głównego materiału Sylwka na Boxdela, na ostatnim live'ie Sylwek poinformował także, że po publikacji filmu otrzymał on jak do tej pory od Boxdela tylko jedną, bardzo krótką i enigmatyczną wiadomość. Boxdel jest na tyle dziwnym typem, że wiecie, co on do mnie napisał po tym filmie? On napisał: zagrajmy. Że wiecie, on się niczym nie przejął, on ma wszystko gdzieś, tylko dla niego to jest gierka jakaś, rozgrywka. Napisał do mnie: zagrajmy. Nie wiem, jak to interpretować. Treść wiadomości może wskazywać na to, że Baron zamierza się bronić i ma swój pomysł na odbicie piłeczki w stronę Druida. Kwestia mrocznej przeszłości Boxdela i poszczególnych przewinień, które ma on na swoim sumieniu, jest ostatnio na ustach wszystkich osób interesujących się polskim YouTube'em. O taki stan rzeczy regularnie dba sam sprawca całego zamieszania, czyli Sylwester Wardęga, który na swoich transmisjach nieustannie dolewa oliwy do ognia, wyciągając na światło dzienne kolejne informacje. Na cytowanym przez nas przy okazji poprzednich newsów w pierwszym live'ie po swoim powrocie Sylwek podkreślił, że patrząc na odbiór widzów, uważa on, iż niewystarczająco skupili się oni na pewnej kwestii poruszonej przez niego w początkowej fazie materiału. W swoim filmie Wardęga puścił fragment nagrania Boxdela, na którym mówi on, że najbardziej boi się tego, iż mógłby trafić do więzienia, połączony z urywkami z podcastu Uszalonego Reportera, na których Baron przyznaje, że nie chce rozmawiać na pewien bliżej nieznany widzom temat, a następnie sam Matysiak przyznaje, że jego informator w tej sprawie po nagrywkach zrezygnował ze współpracy, co było bardzo podejrzane i mogło oznaczać, że Michał maczał palce przy zmianie nastawienia tej osoby. Sylwek dość wyraźnie zasugerował tym samym, że Szalony Reporter jest w posiadaniu materiałów, których Boxdel obawia się bardziej niż samej Pandory. Tylko tego się boję, że jakby trafił do pierdla. Czy mam dla siebie jakiś film, może już głęboki oddech? Dobra. A to grube? Póki? Ale tego nie chcę stary mieć. Słucham, że znowu zrobiliśmy pauzę. Nagle tam moje źródło informacji zapadło się pod ziemię, nie odzywało się przez dobę. Teraz przed publikacją programu osoba się do mnie odezwała, że wycofuje się. Że nikt w ogóle się na tym nie skupił. To właśnie o to nagranie chodzi, że Boxdel mówi: tylko tego się boję, że jakbym trafił do pierdla. Mu nie chodzi o Pandorę. Mu chodzi o to, o tą sytuację. Zauważcie na przykład, że wcześniej nie jeździł do Szalonego, a nagle zaczął często do niego jeździć, bo Szalony ma pewną rzecz, nie? Sam Baron odniósł się wówczas do podejrzeń widzów tuż po publikacji podcastu, informując, że informatorem Szalonego był jego dobry kolega z dzieciństwa, a sprawa dotyczyła jego prywatnych tematów, których nie chciał poruszać na wizji. Dodał, że kolega wycofał się z kolaboracji z reporterem po tym, jak ze sobą zwyczajnie porozmawiali i wytłumaczyli sobie wszelkie animozje. To nie była jakaś tam gruba rzecz, tylko bardziej prywatna po prostu, której nie chciałem poruszać i tyle. No to jest coś, o co mój kolega miał do mnie żal. Porozmawiałem z nim po prostu po tym podcaście i tyle. I kurwa, niech już ode mnie wypierają ludzie od mojej prywaty i tak dalej, bo już mnie to f***a po prostu. Sam Wardęga nie wierzy jednak deklaracjom Michała i na wspomnianym live'ie kontynuował wątek, podkreślając, że bardzo zastanawiające jest, iż na podcaście u Szalonego Boxdel był gotowy rozmawiać obszernie na temat Pandory, jednak kategorycznie odmówił rozmowy na temat tej tajemniczej sprawy. Ponadto zaapelował do Matysiaka, by ten upublicznił swoje materiały na Barona ze zmienionym elektronicznie głosem swojego informatora. Podkreślił jednak, że wątpi, by tak się stało, jako że od jakiegoś czasu Tomek utrzymuje z Boxdelem koleżeńskie relacje. Ale czy Szalony Reporter to pokaże?
Zobaczymy, podejrzewam, że nie, bo oni trzymają sztamę. W poniedziałek do sugestii Wardęgi odniósł się sam Matysiak, który opublikował na swoim twitterowym koncie obszerny wpis, w którym po pierwsze stanowczo zdementował doniesienie, jakoby był on w posiadaniu obciążających Boxdela na tyle, by ten trafił w związku z nimi za kratki. Ponadto szalony zadeklarował, że w przypadku takiej potrzeby i wezwania go w sprawie charakterze świadka jest on gotowy zeznawać i przekazać prokuraturze posiadane przez siebie nagranie, łącznie z nagraniem reakcji samego barona na jego widok. Dodał też, iż nie może upublicznić tego materiału ze względu na kategoryczny brak zgody osoby będącej źródłem informacji oraz podkreślił, że przecież sam Sylwek również nie mógł skorzystać przy okazji swoich filmów o Pandorze ze wszystkich zgromadzonych przez siebie dowodów, w związku z czym jego sugestie o blurowaniu głosu są nieuczciwe. W ostatnim akapicie Tomek podkreślił, że nagranie, które posiada, nie jest wcale dowodem dużego kalibru, nie wnosi nic istotnego w sprawie w świetle ostatnich publikacji Sylwka i nie dotyczy w ogóle kwestii obyczajowych. Dodał, że nie zamierza wykorzystywać koniunktury i dorzucać swoich trzech groszy w kwestii eskalacji emocji w stronę Boxdela oraz iż nie chce być mieszany do tej afery. Co ciekawe, post został opublikowany w momencie poniedziałkowego live'a Sylwka, który na żywo odniósł się do jego treści. Wardęga w odniesieniu do słów Matysiaka podkreślił, iż określił potencjalną skalę przewinienia Boxdela mianem takiej, która skierowałaby go za kraty, ponieważ sam baron tak mu powiedział, gdy o tym rozmawiali. Ponadto druid okazał zadowolenie z faktu, iż Matysiak przyznał, że nadal jest w posiadaniu materiału ze swoim informatorem i jest gotów przekazać je prokuraturze. Sylwek zaznaczył, że bał się, iż film zostanie usunięty, a ponadto wyraził zdziwienie, iż służby nie odezwały się jeszcze do reportera, ponieważ sprawa już dawno miała być im zgłoszona. I co ważne, jestem tutaj zdziwiony, że prokuratura jeszcze się nie skontaktowała z szalonym. Bo to już powinno być zrobione. Co więcej, na poniedziałkowym live'ie Wardęga przyznał, że po podcaście u Szalonego otrzymywał od Boxdela sprzeczne informacje w kwestii tego, co miało być na zablokowanym ostatecznie nagraniu. Według słów Sylwka, baron miał w cudzysłowie sprzedawać mu dwie wersje, łagodniejszą i znacznie gorszą, i to właśnie na podstawie tej drugiej Michałowi miałoby grozić więzienie. Sylwester dodał, że o sprawie wie też m.in. Nitrozyniak. Natomiast na początku mi dał jedną wersję, która była taka, no to by było chujowe, ale... jeszcze nie aż tak chujowe, jak to później przedstawił w rozmowie basenowej, nie? I wiem, że Nitro o tym wie, bo już Nitro też o tym trochę gadał. No i Boxy mi przedstawiał, że on się tego najbardziej boi, że Pandora to tam było, tylko że właśnie tej sprawy. Warto podkreślić, że w odniesieniu do tych doniesień Sylwka Szalony zarówno w cytowanym przed chwilą oświadczeniu, jak i opublikowanym w poniedziałkowy wieczór odcinku poświęconemu gali na Narodowym przyznał, że za kwestie poruszone na nagraniu od informatora baron z pewnością nie trafiłby za kraty i jest to sprawa zupełnie innego kalibru. W tym przypadku Matysiak opierał się na materiale, który wielokrotnie widział na własne oczy, a Sylwek jedynie na swojej rozmowie z Michałem, której treść przytaczał własnymi słowami i której nie da się jakkolwiek zweryfikować, dlatego w tym przypadku wiarygodniej, jakby nie patrzeć, brzmi wersja Szalonego. Co nieco w tej sprawie wyjaśniło się jednak jeszcze tego samego wieczoru i to jeszcze w trakcie live'a Wardęgi. Sylwek zdecydował się bowiem zatelefonować na transmisji do Nitrozyniaka, który spytany o tę kwestię zasugerował, że prawdopodobnie Boxdel był w związku z nią szantażowany niegdyś przez Natana, a Marcoń miał już o niej kiedyś wspominać. Po chwili w odpowiedzi na to Sylwek potwierdził, że to pokrywa się z jego ustaleniami, a sprawa ma w jakimś stopniu dotyczyć samochodu. Bo ty tam coś sugerowałeś ostatnio u siebie, no, że mniej więcej wiesz, o co mogło chodzić w tym filmie Szalonego Reportera pod koniec. No. I czy chodziło coś tam, czy coś związanego z samochodem? No. Okej, okay. To tyle mi na razie wystarczy, czyli, bo to się pokrywa z tą wersją, którą Boxdel mi przedstawił, nie, że na tym nagraniu właśnie było coś związanego z samochodem. Te szczątkowe informacje wystarczyły do tego, by ciekawscy internauci zabrali się za zbieranie danych i poszukiwania prawdy, w związku z czym jeszcze tego samego dnia powstała dość spójna teoria odnośnie tego, jaka sprawa z przeszłości ciągnie się za Boxdelem. Na początku, jeszcze w nocy z poniedziałku na niedzielę, bardzo dużo informacji na ten temat w swoim obszernym wpisie na Wykopie przedstawił użytkownik Taxco, który zabrał w całość najciekawsze doniesienia z tagu. Wynikało z nich, iż Boxdel miał w przeszłości spowodować wypadek samochodowy, prowadząc pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz zatuszować sprawę. To właśnie ten temat miał być poruszany na podcaście Szalonego, zanim informator zdecydował się wycofać z materiału. Jako dowody na tę teorię przedstawiono m.in. rozmowę z Nitrozyniakiem i telefon Boxdela do Natana na jednym z live'ów Aferek, podczas którego Pierzasty wprost zarzuca baronowi jazdę w stanie nietrzeźwości. Następnie już po live'ie Sylwka na portalu BUB pojawił się post opisujący tę teorię uzupełnioną dodatkowymi poszlakami. W poście zgadzają się trzy kwestie. Pierwszą z nich był aferkowy telefon Boxdela do Natana, podczas którego Kraken pierwszy raz zarzucił baronowi jazdę po narkotykach. I wszystkie kurwa twoje rzeczy. Chłopie, ty jesteś nienormalny. Przysięgam ci, nie? Kolejna rzecz, która jest kurwa totalnym fejem. Ty jesteś pojebany. Przysięgam ci, nie? Tak. Szalonemu reporterowi, pytałeś się, czy on to usunie z filmu. Chłopie,
Bo to jesteś tak głupi. Drugą reakcję Nitra ze swojego live'a podczas oglądania materiału Sylwka, kiedy zalecił on prześledzenie słów Natana. Prześledźcie to, co Natan mówi. A także przytaczana już przez nas przed chwilą rozmowa Nitra z Sylwkiem z poniedziałkowego live'a. I czy chodziło coś tam, czy coś związanego z samochodem? No. Okej. Okay. Jeszcze tego samego wieczoru live'a na Kiku prowadził Natan Marcoń, który postanowił bez ogródek opowiedzieć, o co chodzi z nową aferą z Boxdelem w roli głównej. Pierzasty potwierdził teorię internautów i wyznał, że Baron spowodował wypadek samochodowy, a następnie zamienił się z kimś miejscami w samochodzie, by uniknąć odpowiedzialności. W wypowiedzi Marconia nie było jednak ani słowa o tym, że Boxdel prowadził pod wpływem jakichś substancji. Pierzasty wspomniał z kolei o tym, że Michał dogadał się z szalonym reporterem, by ten nie poruszał tego tematu w swoim filmie. O co chodzi z Boxdelem i z tym tajemniczą rzeczą od szalonego reportera? Chodzi o wypadek samochodowy. I o tym wie, bo na żywo był Merganie na przykład, nie? Bo Boxdel wtedy dzwonił do Merganiego i udawał martwego. I o tym wie szalony reporter. Miał zrobić szalony reporter na ten temat film, w sensie zapytać go o to. I to nie jest tak, że ktoś mu zabronił, tylko oni po prostu między sobą się dogadali, tak? Boxdel go poprosił, aby tego nie robił. Nikt nie zginął, tylko był wypadek samochodowy i Boxdel zamienił się z kimś kierowcą, nie? Internauci nie zaprzestali jednak dalszych poszukiwań i w nocy z poniedziałku na wtorek pojawiły się kolejne poszlaki w tej sprawie. Na Twitterze dokopano się bowiem do messengerowej konwersacji Boxdela z nieznaną osobą, której Michał wysłał nagranie, jak prowadzi samochód z prędkością 260 km na godzinę, co samo w sobie jest niezwykle nieodpowiedzialne, a jeśli zostało ono uwiecznione w Polsce, to jest to dowód na absolutne pogwałcenie przepisów drogowych w naszym kraju. Ponadto pojawiły się też pogłoski o tym, że Baron prowadził ten samochód bez uprawnień, jako że nagranie zostało wysłane 17 maja 2019 roku, a w sierpniu tego samego roku Boxdel pochwalił się zdanym prawem jazdy. To zestawienie dat pogłębiło domysły o tym, że Michał jeździł swego czasu bez uprawnień i być może to właśnie wtedy spowodował wypadek, co wyjaśniałoby, dlaczego zamienił się miejscami z jednym z pasażerów. Ponadto na Twitterze pojawiło się też rzekome nagranie Boxdela z kolegą z miejsca wypadku. Lubina, nie? Lubina! Debile, kurwa, wypadek i debile się cieszą. Nagrywają się cieszą. Jak więc widać, poniedziałek w polskim internecie przebiegał pod znakiem poszukiwania prawdy na temat tego, czego Boxdel nie chce ujawniać i czego się obawia w kontekście karnym. W tym czasie w sieci pojawiło się mnóstwo poszlak, że włodarz Federacji Fame ma na sumieniu spowodowanie wypadku samochodowego. Niektóre poszlaki mówią o tym, że miał to zrobić w stanie nietrzeźwości, inne, iż nie miał wtedy ważnego prawa jazdy. Należy zaznaczyć, że są to jedynie spekulacje i domysły internautów i nie mamy w tej sprawie żadnych klarownych dowodów, dlatego należy wstrzymać się z osądem Boxdela. Poszlaki docierają do nas jednak z kilku niezwiązanych ze sobą źródeł, co może wskazywać na to, iż jest coś na rzeczy i być może już wkrótce poznamy całą prawdę w tym temacie. Wracając jeszcze na chwilę do kikowego live'a Natana Marconia, to na transmisji Pierzasty zasugerował również, że Izak pracując przy projekcie Goats miał wielokrotnie zdradzać swoją żonę Paulinę. To zapytajcie się, jak macie Wardęgę, czy Izak będąc w Goatsach zdradzał Paulinkę bardzo regularnie, na przykład z Patką, czy chciał ją zdradzać, jaką Patką, nie wiem, może się kurwa dowiecie. Może zapytacie, czy chwalił się tym, że go to podnieca, że może zdradzać kurwa swoją żonę. We wtorkowe południe do doniesień Pierzastego odniósł się sam zainteresowany, który w krótkim twitterowym wpisie wyraził spory żal, iż jest oskarżany o coś, co nie miało miejsca i co bardzo mocno uderza w jego bliskich, cytując: wziąłem udział w Goats, żeby spróbować rozwinąć kilka obszarów, z którymi zawsze miałem trudność, a teraz oskarżany jestem o rzeczy, które nie miały miejsca. Jest mi po prostu po ludzku mega przykro, bo cierpię na tym nie tylko ja, ale i cała moja rodzina. W odpowiedziach nie zabrakło kontry Marconia, który zasugerował, że Izak ma sporo na sumieniu względem swojej żony, cytując: współczuję tylko biednej Paulinie, którą tak chronisz przed internetem, aby dziewczyny, które zmanipulowałeś, nie mogły się z nią skontaktować. Następnie w odpowiedzi na komentarz sugerujący pomówienia Natan napisał: pomówienia na to, że Izak zdradza, są od 10 lat już za czasów Pompa Teamu. Popytajcie się swoich idoli internetowych, Wardęgi i Nitro, ale niedługo będzie coś mocnego, na Boxdela też coś wyjdzie fajnego. Wardęga ujawnił informacje na temat udziału Multiego w aferze. Paluch ostro skomentował obecną sytuację w internecie, otwarcie atakując Fame MMA, a Young Multi dosadnie zareagował na próbę wciągnięcia go w tę sprawę przez Boxdela. Jeżeli interesują Cię tego typu informacje, zapraszam na zaprzyjaźniony kanał Raptok.